Pan z wami. Z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony narodzony Pan Jezus, Maryja zawsze dziewica i święty Józef. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Dzisiaj niedziela świętej rodziny, kiedy na lekcjach religii z młodzieżą rozmawialiśmy o tym, co dla nich jest najważniejsze, to najczęściej padały takie odpowiedzi. Dla młodzieży najważniejsza w życiu była miłość, rodzina, no i oczywiście później tam jeszcze jakieś inne rzeczywistości. O tym, że rodzina jest dla nas bardzo ważna, świadczy fakt, że tak bardzo lubimy te święta Bożego Narodzenia, bo wszyscy jesteśmy razem, rodzice, dziadkowie, wujkowie, rodzina. To dla nas źródło prawdziwej radości.
Kiedyś rozmawiałem z jednym wujkiem z mojej rodziny i ten mój wujek mówił, że w młodości, kiedy miał jakiś urlop wolny, to patrzył nie tylko, żeby gdzieś wyjechać, wakacje, leżeć na plaży, ale przede wszystkim, żeby poodwiedzać rodzinę. Dla niego wakacje były po to, aby spotkać się z rodziną. I pewnie tak bardzo kochamy te nasze rodziny, bo jest to plan i zamysł Pana Boga. Rodzina to plan Pana Boga, bo to On stworzył mężczyznę i kobietę. I dzięki temu jest mąż, żona, później też matka, ojciec. Sama kobieta nic nie może stworzyć, podobnie i mężczyzna. Do tej miłości rodzinnej potrzebne są dwie osoby, mąż i żona. I dzisiaj tak pięknie słyszeliśmy też o tym powołaniu Abrahama. Abraham usłyszał obietnicę licznego potomstwa. Ale przecież ta obietnica by się nie spełniła, gdyby nie było Sary, czyli jego żony, Abraham i Sara. Wpatrujemy się w stajenkę betlejemską, w świętą rodzinę i chcemy dzisiaj też tak pokrótce przeanalizować to ich codzienne życie, że nie mieli też w życiu łatwo. Było to życie cudowne, piękne, ale naznaczone też cierpieniem i krzyżem. No choćby te narodziny w stajence. Wcześniej jeszcze ta podróż z Nazaretu do Betlejem. Dzisiaj mówimy, że było to może 150, może 120 kilometrów, a więc 3 dni albo 4 dni drogi. I Maryja w tym 9 miesiącu, na tym osiołku, też udała się do Betlejem po to, żeby wypełnić to zadanie, które cesarz im postanowił, bo był wtedy spis ludności. W samym Betlejem serce Maryi też krwawiło, bo przecież wkrótce po narodzinach Herod kazał pozabijać wszystkie dzieci w wieku do 2 lat, chłopców. Maryja na pewno słyszała płacz, jęk, zawodzenie tych matek, tych rodziców, którym wyrywano te dzieci, zabijano. A później święta rodzina była też uchodźcami, bo uciekli do Egiptu, aby schować się przed okrutnym Herodem. Tam żyli pewien czas. Święty Józef musiał znaleźć jakąś pracę, aby utrzymać tę rodzinę. I później powrót do Nazaretu. I tutaj Maryja może być najpiękniejszym przykładem dla wszystkich kobiet, matek, bo i ona jako matka, żona, gospodyni domowa wypełniała zwykłe codzienne prace. I ten każdy codzienny dzień był dla niej drogą do świętości. A święty Józef pewnie wcześnie rano wyruszał już do pracy, bo był cieślą, co nie znaczy tylko stolarzem, bo cieśla zajmuje się też wieloma innymi zadaniami, pracami, po to, aby jako głowa rodziny tę rodzinę utrzymać, żeby Maryja miała co włożyć do garnka, żeby dzieciątko Jezus nie było głodne. I właśnie ten przykład świętej rodziny z Nazaretu jest dla nas, dla was, kochani, takim umocnieniem, abyśmy nie upadali na duchu. A narzeczonych i młode małżeństwa chcę dzisiaj zachęcić, abyście też patrzyli na piękny przykład życia małżeńskiego waszych
rodziców, dziadków, pradziadków, a z każdym dniem kolędowania coraz bardziej też odkrywam, że w Przecznie waszej parafii jest wiele pięknych, dobrych, wspaniałych par małżeńskich. I właśnie o tym dobru trzeba też mówić i pokazywać. Bo można mówić piękne kazania na temat życia małżeńskiego, ale to przykłady pociągają. Słowa uczą, przykłady pociągają. Warto też zachowywać te piękne tradycje, które są w naszych rodzinach, w Kościele, od chociażby w dniu ślubu, to błogosławieństwo pary młodej. Najczęściej dokonuje się ono w domu panny młodej. I wówczas rodzice modlą się, błogosławią, dają też tym młodym do ucałowania krzyż. Krzyż, który przypomina, że w życiu nie będą tylko słodkie chwile, ale też i jakieś trudy i cierpienia, bo w każdą prawdziwą miłość wpisane jest cierpienie, a to błogosławieństwo rodziców będzie im towarzyszyło przez całe życie, nawet jeśli ktoś później zostanie wdowcem, wdową, to ta łaska Boża będzie go wspierać. I warto też myśleć o mądrych, pięknych prezentach ślubnych. Takim prezentem ślubnym, może i od rodziców, może od krzestnych, może być ten zestaw kolędowy. Krzyż, świeczniki, kropidło. Przecież ten zestaw kolędowy będzie wykorzystywany każdego roku podczas kolędy, a kiedy ktoś zachoruje albo będzie ślubował, to wtedy ten zestaw kolędowy też jest używany. Korzystamy z niego. Kochani, niech ten koniec roku będzie więc i dla nas taką okazją do podziękowania, choćby za te sakramenty małżeństwa, które zostały zawarte w waszej parafii w minionym roku. I chcemy też prosić, aby Bóg umacniał te wasze sakramenty małżeństwa, a szczególnie te pary, które może przeżywają trochę słabsze chwile. Amen.